Pewno większość Państwa wie o tym, ale kobiety i mężczyźni różnią się od siebie zarówno morfologicznie, jak i psychicznie. I ludzi to fascynowało od początku istnienia rasy ludzkiej. I w pierwszych figurkach przedstawiających takie osoby to było bardzo wyraźnie podkreślone. Powiedziałbym nawet z pewną przesadą to było robione, ale ten tutaj, ten Bóg, prawda, płodności, bo to płodność była jakąś taką rzeczą, która szalenie interesowała człowieka prymitywnego, no dlatego, bo ludzi było wtedy na świecie mało. Proszę zauważyć, że na przykład nawet większość religii wysoką płodność stawiała jako jedno z naczelnych rzeczy, chociażby właśnie nasza Biblia, która zaczyna się pierwsze przykazanie, prawda, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię. To Wenus, o właśnie, ta Wenus z Willendorf, to jest taki ładny, nie wiadomo właściwie, to może nie była bogini płodności, tylko taki neolityczny świerszczyk, takie, bo to znaleziono po prostu w kieszeni taki samotnego łowcy, a więc taki talizman erotyczny, prawda? Ale to też widać, że ludzie się nie bardzo zmienili, prawda? Teraz mamy internet, przedtem musieliśmy mieć jakieś takie figurynki. Chodzi mi o to, że mężczyźni, tu tak wygląda, że mężczyźni i kobiety miałyby się zachować podobnie. Nieprawda. Mężczyźni i kobiety zachowują się w zupełnie inny sposób, prawda? I to widać wyraźnie, postawa w stosunku do życia jest absolutnie inna. Zachowują się inaczej, dlatego mają różne mózgi, prawda? I to pytanie, skąd się bierze ten dymorfizm płciowy, to jest rzecz, na którą próbują odpowiedzieć biolodzy, psycholodzy, a w ogóle czy istnieje i czego dotyczy dymorfizm płciowy, prawda? Zwłaszcza chodzi o to, że musimy się zgodzić z tym, że są różnice w budowie fizycznej, natomiast walki były o to, czy i jakiego rodzaju są różnice psychiczne. Otóż przede wszystkim biologia. Biologia rzeczywiście to powodowała, że zachowują się płci inaczej, ponieważ nasza płeć, znaczy naszym celem jest potomstwo, płodne potomstwo. I wobec tego musimy unieśmiertelnić nasze geny, a takim najlepszym sposobem, żeby to unieśmiertelnić, to właśnie nie jest ochrona fenotypu, tylko właśnie przekazanie genów w następne pokolenie, prawda? Pokolenie. I to rozmnażanie płciowe to nie jest jedyny sposób rozmnażania się, bo mnóstwo organizmów niższych, właśnie przez podział, przez urwiski, ale to rozmnażanie płciowe rzeczywiście jest taką dobrą, ewolucyjnie popieraną strategią, ponieważ wtedy jest szansa, że osobniki potomne mogą być lepsze od osobników macierzystych. Chociaż mogą być gorsze. Tylko jak są gorsze, są po prostu wyeliminowane, a więc żadna specjalna szkoda. W rozmnażaniu płciowym, jak wszyscy wiemy, biorą udział dwie płci, ale teraz rola tych płci jest różna, przynajmniej u organizmów wyższych. Mianowicie jedna płeć to są samice, one produkują jaja, a które są już duże, a czasami w ogóle jeszcze cały okres ciąży i tworzenie nowego zarodka. I to jest duży wysiłek, duże ograniczenie możliwości przez dłuższy czas. Natomiast samce oczywiście to jest jakby dodatkowy, chociaż szalenie ważny materiał genetyczny. No, u samca to nie jest tylko ważne, że on tam doda tego plemnika, prawda, i że będzie prawie ewentualizm, ale na przykład bez samca to nie będzie łożyska, prawda? Także łożysko, prawda? Natomiast są czasami takie przypadki, że tam chromozom X nie zadziała i wtedy mamy ten cały zaśniot groniasty czy coś takiego. Natomiast samce są oczywiście, czy samce są znacznie mniej zaangażowane w opiekę nad potomstwem, chociaż obie płci dążą do maksymalnej reprodukcji. Tylko ta maksymalna reprodukcja to chodzi o to, żeby osobniki były jak najlepsze, jak najzdrowsze, żeby było jak najwięcej takich zdrowych. I teraz jest metoda taka, że samica ma ograniczone możliwości tworzenia jaj, przynajmniej u owodniowców. Tam żaba, ryba, to one mają tego skrzepu rzeczywiście dużo, ale już począwszy od jaszczurki nie jest tak dobrze. Natomiast oczywiście ilość spermy robiona przez samca no nie jest nieograniczona, ale przez długą część życia jest taka, że wystarczy na naprawdę z olbrzymim naddatkiem na większość samic na świecie, jakie są. Wobec tego, w wyniku tego, strategie seksualne obu płci są odmienne. I ta odmiana jest zasadnicza, dlatego, bo ten sukces reprodukcyjny samców zależy od liczby partnerek. Im więcej mam partnerek,
tym większą mam szansę na potomstwo. To nie może być bardzo dobre potomstwo. Czasami może być fatalne potomstwo, ale to mi nie obchodzi. Bóg rozpozna swoich, prawda? Gorsze zostaną wyeliminowane, a więc wszystko się dzieje. Jak to byś tam przejmował, prawda, już tą zaciążoną samicą. To nie jest rzecz specjalnie istotna. Natomiast zostaje trochę wartościowych. W odróżnieniu od tego samica ma zupełnie coś innego. Sukces samicy nie zależy od liczby partnerów, chociaż niektóre osoby się tak zachowują, jakby zależał. Natomiast zależą od jakości partnera. Chodzi o to, żeby to był możliwie jak najlepszy, żeby ten fenotyp, który robimy, że on naprawdę był, żeby na pewno był dobry. Nie można się po prostu męczyć strasznie, żeby potem urodzić pokurcza. Nie, to musimy się zdać. I wobec tego samic idzie na ilość, a samica idzie na jakość. I to jest dość istotne, bo samica jest bardziej wybredna niż samiec. Prawda? Samica dobiera partnera. Właściwie w całym świecie to dobór zależy od ocen. Oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o samca, no to samic, on musi się bardzo starać, żeby być wybrany. Ale jeżeli nie zostanie wybrany przez jedną samicę, to znajdzie drugą, znajdzie trzecią. W końcu właśnie każda potwora znajdzie swego amatora, ale jednak te mniej potworne mają lepszych partnerów. I dlatego to marzenie kobiety to jest właśnie to, ażeby mieć taki trwały związek, natomiast marzenie mężczyzny jest po prostu seks, prawda? I to jest ważne, bo ten trwały związek z partnerem, prawda, wartością genetycznie, to jest coś takiego ważne, prawda? I ta strategia daje największe szanse na uzyskanie dużej ilości wartościowego potomstwa. Natomiast dla samca to z kolei, żeby mieć możliwie jak największa ilość jakichkolwiek partnerek, prawda? Byleby tylko były zdolne do reprodukcji, to znaczy nie ma sensu brać partnerek poza okresem reprodukcyjnym na przykład. No i prawda, i ta tragedia daje duże szanse, ma dużo potomstwa, bo często tam wśród tego znajdą się wartościowe jednostki. Teraz samica ma prawo do wyboru partnera. To jest takie prawo jak gdyby niezbywalne wśród przynajmniej kręgowców, trochę inaczej tutaj wśród owadów. I właściwie w całym świecie zwierzęcym, prawda, ten wybór, to samica wybiera. Gwałt, czyli wymuszenie stosunku seksualnego na samicy, która tego nie chce, jest właściwie rzadko kiedy. Występuje u człowieka, tak, zdarza się. Występuje u delfinów. Delfiny są też zwierzętami wysoko rozwiniętymi, mają świadomość, rozpoznają się same w luszcze, mają mózg większy od człowieka, bardziej pofałdowany. Prawdopodobnie mają mowę, której używają, nie wiadomo po co, ale bardzo, bardzo. No tak, bo one tak wystawiają pyski nad wodę i mnóstwo wymieniają między sobą informacji. Czy to są plotki, czy to są poematy, czy to są baśnie, czy kazania religijne. No wszystko jest możliwe, prawda? Także bardzo jest możliwe. A propos mowy, kazania religijne i tak dalej, to właśnie breaking news, jakie w tej chwili mi mój syn podał, że facet, doradca Nixona się przyznał, że cała War on Drugs, walka z narkotykami, została wymyślona przez Nixona, jego doradców, po to tylko, żeby się rozprawić z hipisami i czarnymi. Ponieważ nie było żadnej legalnej możliwości uderzenia w te dwie grupy społeczne w państwie demokratycznym, to wymyślono walkę z narkotykami. To fantastycznie działa, prawda, i potem przeszło dalej. Ale wracamy, co są te delfiny? Delfiny mają taką śmieszną taktykę, bo tam na przykład młode delfiny, które tak sobie żyją na obrzeżu stada, nagle tak jakby otaczają jedną samicę, wypychają na pełne morze, potem nie wiadomo, co tam się dzieje, chociaż można się domyślić, no i po paru tygodniach samica wraca zaciążona do stada. Także natomiast kaczki to jest natomiast absolutnie kaczory, to jest jedno z najbardziej seksualnych zwierząt i to prawda, z jednej strony kaczory potrafią prawie wszędzie, prawda, jak tutaj na przykład, są gwałty zbiorowe, które zobaczcie, one grzecznie czekają w kolejce, to można odróżnić, prawda, te granatowe samce, prawda, i tutaj samica, prawda, po tym, ale nawet tam obserwowano, że równocześnie nekrofilię połączoną z homoseksualizmem, co już wydaje się przesadą, ale do dziś dnia obchodzi się w Holandii Dzień Martwej Kaczki, a wszystko to zdarzyło się, i to chyba było właśnie w marcu, parę lat temu, kiedy młody uczony zauważył, że przerażona kaczka leci ścigana przez drugą kaczkę i nie zauważyła, że leci na szybę w oszklonym laboratorium. Takie okno, wielkie okna, uderza o szybę, spada na ziemię,
druga kaczka zlatuje za tą kaczką. Uczony zbiega na dół, patrzy, a okazuje się, że tymczasem leży jedna kaczka nieżywa, a druga kaczka ją gwałci. No to wobec tego poczekał 15 minut, 20, w końcu się znudził i spędził tamtą i wtedy coś się okazało, że nie tylko, że gwałcił kaczora, ale gwałci też nieżywego kaczora. Także ewidentnie, ale teraz z tymi gwałtami to jest tak, no dobrze, a przecież samica ma prawo wyboru. To czy jest jakaś możliwość, że mimo gwałtu, że mieć jednak dziecko od samca, którego się chce. I to jest możliwe. Mianowicie okazuje się, że u kaczek ten jajowód jest szalenie skomplikowany. A dlaczego? Dlatego, bo teraz samiec jak składa spermę, to on składa spermę w którychś z tych zachyłków w jajowodzie, a potem samica może jak gdyby własnobrzusznie przesunąć tą spermę do kontaktu z jajem. I ona prawdopodobnie może wybrać, którą spermę, z którego samca, jak ona pamięta, którą i tak dalej, to jest jej kacza tajemnica, ale coś takiego jest. Tylko, że w takiej sytuacji samce też ewoluują, bo samce chcą, żeby to jednak było idzie. I wobec tego penis samca też się wywołał tak, że mimo wszystko tam doszedł możliwie jak najbardziej do końca. Także ten seks u kaczek, prawda? No a więc to jest, a te przyczyny ewolucyjne są bardzo interesujące. Ale tak samo mamy przyczyny biochemiczne. Czyli przyczyny biochemiczne, no to jest przede wszystkim hormony płciowe, prawda? U człowieka mamy hormony żeńskie, to jest estradiol i mamy testosteron jako hormon męski. One bardzo wyraźnie coś tam zmieniają, ale zwracam uwagę, że każda kobieta produkuje testosteron, dlatego, bo estradiol może być stworzony w wyniku działania aromatazy to jest tutaj na testosteron, także trzeba mieć testosteron, żeby potem zdobyć hormon żeński. Jeżeli tu będzie działać się reduktaza, jeżeli nie ma aromatazy, to wtedy będą powstawały hormony, które będą powodowały maskulinizację płodu, prawda? I działanie hormonów płciowych, one jest szczególnie istotne w okresie późnej ciąży i w okresie noworodkowym, bo tak się nam wydaje, że małe dzieci są aseksualne, ale to, co się dzieje pod koniec ciąży, w pierwszych miesiącach życia, to jest burza hormonalna i ta burza hormonalna jest dość istotna. Tu mamy ten pierwszy taki okres w ciąży, to jest bardzo dużo. Potem rzeczywiście mamy to aseksualne dzieciństwo. Gdzieś od drugiego roku życia do dziewiątego jesteśmy ciągle zainteresowani seksem, ale tylko tak intelektualnie. No a potem przychodzi okres pokwitania, prawda, w adolescencji, no i już wtedy zaczyna się wysoki poziom enzymu. Co tutaj jest dość ważne, to jest to, że poziom testosteronu w macicy na przykład będzie określał maskulinizację osobnika. Właśnie jak ta wygląda ta determinacja płci? Skąd się biorą mężczyźni i kobiety? Arystoteles na przykład osądził, że płeć jest determinowana przez to, jak samiec, jak mówi, jest gorący w czasie stosunku. Czyli że im facet aktywniejszy, im bardziej tego szaleje, tym większa szansa na chłopczyka. Okazuje się jednak, prawda, a co gorsze jeszcze powiedział, że kobieta to mężczyzna, który się zatrzymał w rozwoju, prawda? Bezczelny, Pan Bóg go zresztą skarał, dlatego że on uległ tak zwanej 50-tnicy, to znaczy w wieku lat 50 zakochał się w jakiejś takiej młodej Filis, prawda? Która potem go wystawiała na pośmiewisko i tak dalej, no zgodnie z zasadą, że można wiele wybaczyć staremu kochankowi, ale nie, że jest kochanek stary i śmieszny równocześnie, prawda? Także ona rzeczywiście, ten Arystoteles tam miał koniec życia smutny. Natomiast biologia właśnie nie popiera test Arystotelesa, że kobieta to jest mężczyzna, że mężczyzna, prawda, miałby jakiś lepszy rozwój, a jak się zatrzymuje, to jest kobieta, bo wygląda sprawa tak naprawdę inaczej. Jak my wiemy, płeć zasadniczo determinuje kariotyp, jak tutaj mamy te 22 pary chromosomów są takie same, ale w jednym wypadku ostatnia para, albo mamy dwa chromosomy identyczne, chromosomy X, albo może mieć chromosom XY. I zobaczmy teraz, że ten chromosom Y, to jest oczywiście jak teraz chromosomy X i Y, są chromosomy męskie. Plemnik, który oczywiście powstał wskutek podziału mejotycznego i w związku z tym ma albo X, albo Y, wobec tego mężczyzna ma albo X, albo Y. Jak on trafia potem na jajo, jajo jest zawsze X, jak będzie XY, no to powstanie chłopczyk, jak powstanie XX, to będzie dziewczynka. Ale przypatrzmy się, bo do czego jest zmiana, że ten chromosom X jest taki karłowaty, taki niedorobiony, prawda? Chromosom żeński piękny, duży, prawda?
chromosom męski. Nie, z dwoma chromosomami żeńskimi można świetnie żyć, prawda? Każda kobieta. Z dwoma chromosomami męskimi za cholerę się nie da, prawda? Także ewidentnie to jest takiego. Czyli wobec tego mężczyzna jest kobietą z defektem, wydaje mi się. I tak to mniej więcej wygląda, prawda? Dalej, jeżeli my tak zobaczymy, to zasadniczy plan budowy ciała jest planem kobiecym. I my widzimy, że w przypadkach, kiedy mamy kobietę, mężczyznę XX, ale ten mężczyzna XX nie ma, tak mamy, mężczyznę XY, ale jest blokada receptora testosteronu. I wtedy taki mężczyzna XY wygląda jednak jak kobieta. Fenotyp ma zupełnie kobiecy, nie do rozróżnienia, prawda? Jeżeli osobnik chromosomowo męski, prawda, nie może się poddać działaniu męskiego hormonu płciowego, prawda, bo na przykład jest niewrażliwość receptorów, prawda, to wtedy powstaje osobnik. To są sytuacje zresztą bardzo kłopotliwe, zwłaszcza wśród sportowców. Zdarzało się, jak zaczęto badać kariotyp, czyli skład chromosomowy, zawodnicze, które osiągały bardzo dobre wyniki, to nagle czasami okazało się, że ten kariotyp jest XY i wobec tego takie kobiety traktowane jako obojniaki czy mężczyźni i na przykład odbierano im tytuły mistrzowskie. To były, ale na przykład nasza Walasiewiczówna miała szczęście tylko, bo okazało się, że ona jest XY, dopiero kiedy zrobiono jej sekcję, właściwie okazało się, że naprzód, że w ogóle ona była takim obojniakiem rzeczywistym, dlatego by została zastrzelona i prawda, na zwłokach robiono. Także mistrzyni Europy i olimpijska i mistrzyni Stanów Zjednoczonych okazała się właśnie mężczyzną. Hormony płciowe są dość korzystne, prawda? I okazuje się, że warto być kobietą, ponieważ estrogen ma silne, pozytywne działanie na mózg. On zwiększa plastyczność neuronów, ułatwia naprawę uszkodzeń, w hipokampie nasila procesy tworzenia się nowych neuronów. Także i widać to wyraźnie, zwłaszcza wtedy, jeżeli na przykład zrobimy kastrację. Kastracja fatalnie wpływa tutaj, prawda? Mamy liczbę nowych neuronów, które się tworzą w mózgu, prawda? Po kastracji spada, dodajemy teraz estrogen i proszę bardzo, dajemy estradiol i mamy rzecz nam z powrotem wraca do mózgu. Jeżeli zrobimy kastrację, to były badania na samicach szczurów, giną nam komórki w hipokampie, natomiast dodajemy estrogen, proszę bardzo, znowu ilość śmierci komórek jest mała. Widzimy, że po owariektomii, po kastracji, zmienia ilość kolców synaptycznych, wzrasta, jeżeli dodamy właśnie estrogen. Tu jest takie ładne, tu mamy normalną, kontrolną hodowlę tkankową. No, przejeżdżamy tutaj skalpelem i robi się dziura. I normalnie robi się dziura i zostaje dziura 48 godzin po tym. Ale jeżeli my od razu potem zaczynamy dawać estrogeny, to ta dziura po 48 godzinach znika. To wynika na przykład, że rzeczą dość korzystną jest stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, bo ona może w pewnych momentach hamować pewne kłopoty z kognitywne wynikające z menstruacji. Testosteron z kolei odpowiada za męską budowę ciała, prawda? I może nie będziemy już tak długo w to wchodzili, ale w każdym razie jest to już szalenie istotne dla ogólnej męskości i różne czynniki środowiskowe mogą zwiększać albo zmniejszać liczbę testosteronu. Zwracam uwagę, że testosteron mężczyzny jest potrzebny i dla dobrego myślenia, to u mężczyzny starzenie się mózgu przebiega znacznie gorzej po okresie andropauzy niż u kobiet po okresie menopauzy. Mężczyzna, stary mężczyzna zwykle tępieje, stara kobieta zwykle potrafi zupełnie dobrze funkcjonować. To widać na przykład po tym, jacy ludzie przychodzą na Uniwersytet Trzeciego Wieku. 90% to są panie, prawda? I teraz to zwiększenie poziomu testosteronu, na przykład, co zwiększa poziom testosteronu? Jak się odchudzam? Panowie, do roboty, prawda? Witamina D, magnez, sen. Czasami są już niektóre osoby, u których właśnie, zwłaszcza starsze małżeństwa, gdzie nad ranem następuje aktywność seksualna męska, bo rano po prostu podnosi się ten poziom testosteronu. Trening siłowy. Natomiast co zmniejsza poziom testosteronu? Oczywiście deficyt cynku, starzenie się, hipogonadyzm. Uwaga, herbata miętowa. Nie wiem dlaczego, ale panie w
się chcą, nie lubią, żeby mąż je zaczepiał, to powinny dać herbatę miętową zamiast zwykłej, prawda? Prawda? Ale produkcja testosteronu może tak samo zależeć od bodźców psychicznych. I to, bo jedna z ciekawszych prac, ja pamiętam jeszcze byłem, to jeszcze musiały być lata, połowa lat 60. Ludzie jeszcze w ogóle byli bardzo wstydliwi i w Nature pokazał się artykuł, który był napisany przez podpisany Anonymous, chociaż było tam potem, że trzech uczonych mówiło, że to musi być prawda. A był to facet, który mieszkał na bezludnej wyspie, niedaleko wybrzeża angielskich, taki ornitolog. I on po prostu jak się golił, to codziennie rano on się golił taką maszynką elektryczną i ważył na dokładnej wadze, ile tego zarostu tam było. Okazało się, że wracał na niedzielę na brzeg. I okazało się, że w sobotę mu gwałtownie przyrastała liczba włosów. Po prostu ewidentnie testosteron przychodził i facet zarastał silniej. Proszę, panowie, zauważcie, że czasami właśnie jak jesteście wypuszczeni, to te włosy rosną szybciej na brodzie, prawda, niż normalnie. No i teraz właśnie, co jest ciekawe, że to właśnie na przykład aromataza, ta, która tutaj powoduje, że tworzy się ten, ta aromataza, prawda, jest produkowana w komórkach tłuszczowych. I dlatego otyli mężczyźni mają niższy poziom testosteronu. Znowu, jeżeli chcemy być aktywni, to powinniśmy być. I to jest, otyłość powoduje w ogóle upośledzenie funkcji reprodukcyjnych u mężczyzn, prawda? To ewidentnie widać, jak w zależności od tego, jak tam, w zależności od BMI, prawda, u osób szczupłych, u osób otyłych, jak tam na przykład, jak tutaj, prawda, co się dzieje z liczbą plemników, prawda, jak spada, mimo tego, że tu objętość akurat nam wzrasta, prawda, ale plemników malutko, prawda, i jeszcze tutaj u takiego tego to 73% plemników się rusza, ostrożnie, tu trzeba pamiętać zawsze o antykoncepcji, a tu już jest znacznie, znacznie bezpieczniej z tłustym, prawda, a więc także, a jeszcze tylko, że przygnieść może, prawda, no właśnie, mniej przyjemne, jak powiedziała tutaj autorka o książce o psychiatrii na obcasach i pod krawatem. A co jest bardzo ciekawe, że u mężczyzn jest szale, to jest coś takiego, że to nie ma reguły. Są czasami faceci całkiem młodzi, u których już poziom testosteronu spada, a są faceci, którzy mają 80 i 90 lat i mają ciągle natywnie wysoki poziom testosteronu. Chociaż moim zdaniem nie jest głupią rzeczą, jeżeli panowie, którzy się czują niedobrze pod względem seksualnym albo intelektualnym w związku z wiekiem, byliby stosowali hormonalną terapię zastępczą. Oczywiście dbając o to, żeby pamiętać, że to zawsze może być przerost prostaty, ale tu najlepszą rzeczą, która chroni przed przerostem prostaty, są częste ejakulacje. I w związku z tym było dokładnie wiadomo, osoby, które mają częste ejakulacje, obojętnie w jaki sposób uzyskane, to mają znacznie mniejszą szansę na raka prostaty. I to na przykład rak prostaty dość często występuje u księża i powiem, to dobrze i porządnie księża, prawda? No ale może na przykład, trzeba człowiek zastanawiać, bo czasami są tacy dygnitarze kościej, może tym prawdopodobnie Bóg daje łaskę zmazy nocnej i to też powoduje właśnie, że tak się dzieje. Dobrze. Teraz porównajmy, mówiliśmy o ciele, teraz mówmy coś o mózgu, prawda? W oryginalnym planie budowy, tak samo jak ciało, ma budowę żeńską. Taki mózg oczywiście ma budowę żeńską. Hormony męskie mogą zmieniać ten oryginalny plan budowy. Jak tak zobaczymy tutaj, co się dzieje, jak różne części mózgu, jak one wyglądają inaczej u kobiet, inaczej u mężczyzn, to okazuje się, że mózg kobiecy w ogóle jest mniejszy od męskiego, prawda, to jest jedno, ale ten mózg kobiecy proporcjonalnie zawiera więcej istoty szarej, czyli tej, która odpowiada za zdolności kognitywne, za rozumowanie. Natomiast mózg męski ma większe części emocjonalne. To jest dość ciekawe, prawda? I co jest jeszcze dalej rzeczą przykrą dla mężczyzn, że z wiekiem objętość istoty szarej u mężczyzn spada znacznie szybciej niż u kobiet. Badania, które robiono, jak to wygląda, można tak robić, patrząc, jak wiele nazbiera się płynu mózgowo-rdzeniowego podoponowego, na przykład w korze skroniowej, okazuje się, że u mężczyzn, to jest taka wskazówka, jak szybko giną neurony, spadek objętości neuronów, czy wzrost objętości tego płynu u mężczyzn,
to wynosi między 65 i 95 roku, to jest 35%. To jest bardzo dużo. U kobiety w tym samym czasie zmiana jest jednoprocentowa. Mózg kobiety się nie starzeje, prawdopodobnie ze względu właśnie na te estrogeny. W mózgu mężczyzn w ogóle przez dłuższy czas to feministki zwłaszcza straszliwie protestowały, jak ktoś mówił, że są różnice między mózgiem męskim a żeńskim, co chyba wynikało z uwarunkowania kulturowego, które wyniosły z stosunkowo konserwatywnych domów, że jak są różne, to muszą być gorsze kobiety. To nie jest prawda, bo to, że są różne, to pod pewnymi względami mózgi męskie są lepsze, a pod innymi mózgi żeńskie są lepsze. Ale tam też pewne charakterystyki, na przykład istnieje takie jądro, prawda, interstycjalne trzecie, to się inaczej na jądro zróżnicowane płciowo, które się znajduje właśnie w tym obszarze przedskrzyżowaniowym i ono powoduje większą mężczyzn niż u kobiet, prawda? Podobnie zresztą jądro łożowe prążka krańcowego, taka ładna, prosta nazwa, a to jest takie jądro, które jest na przykład zaangażowane w strachu i tak dalej, jest większe u mężczyzn. Teraz, jeżeli mamy mózg żeński, no normalnej samicy, co samica szczura, jeżeli ją strzykamy androgenami, androgenizujemy w wieku około noworodkowym, to to jądro przyrasta do normalnych warunków i charakter też zmienia się na męski. I ja dość często można obserwować, że jeżeli mamy bliźniaki dwujajowe różnej płci, to wtedy dziewczynka jest taka bardziej chłopczycowata, bo ta dziewczynka rozwija się w macicy pod wpływem testosteronu, który jest produkowany z jąder jej brata. A w ogóle to ja nie tak dawno zacząłem robić takie ludzi skłaniać do eksperymentu, ale to też mogę zrobić, testosteron, agresywność i rozwój ludzki, to prosiłbym bardzo, żeby Państwo tam, gdzie dadzą radę to zrobić, wyciągnęli przed siebie na przykład lewą rękę z rozczapierzonymi palcami, robimy to i porównujemy, który palec mamy dłuższy, czwarty czy drugi, wskazujący czy serdeczny. Niektóre osoby będą miały większy palec drugi, trzeci jest zawsze największy, bo on służy do wyrażenia niechęci do świata, ale mówimy o tych dwóch obok, o braciach mniejszych. Otóż czy dłuższy jest drugi, czy dłuższy jest czwarty? I teraz to jest bardzo interesujące, bo okazuje się, że osoby o dłuższym palcu serdecznym, czyli czwartym, są osoby, które są z natury agresywniejsze niż osoby o palcu drugim. I to jest dość ważna uwaga. To nie chodzi tylko o koleżankę, ale zobacz, przychodzi policjant i mówi, dowody, papiery proszę. I oddajemy i patrzymy na palce. Jeżeli ma długi wskazujący, możemy negocjować. Jeżeli ma długi czwarty, płacimy mandat i wypieprzamy szybciutko, bo to nam grozi, że będzie coś gorzej. Ale dlaczego tak się bierze? Otóż wiele prac poświęcono właśnie tej różnicy, to jest 2D, 4D difference, różnica między drugim a czwartym digitem. Okazuje się, że jak jest dużo testosteronu w okresie rozwoju płciowego w macicy, to wtedy jest dłuższy ten palec czwarty. I w związku z tym po prostu to jest dowód, to jest wskaźnik na to, w jakich warunkach żyłem jako płód, prawda? Czy dużo testosteronu, wtedy będę agresywny, czy mało testosteronu, wtedy będę miły, łagodny i spokojny, prawda? Te różnice, prawda, są w strukturach niezwiązanych bezpośrednio z seksem, bo to oczywiście jest, a mianowicie na przykład spoidło wielkie. Spoidło wielkie, które jest bardzo ważne, dlatego, bo ono umożliwia komunikację między półkulami. Właściwie ono tylko to nie jest jedyne, prawie że spoidło przednie, jest spoidło tylne, ale to spoidło wielkie jest najważniejsze i teraz ono jest już u dziewczynek większe niż u chłopców, a potem u mężczyzn z wiekiem się zmniejsza, a u kobiet zostaje coraz ciągle duże. Co to znaczy? To znaczy, że komunikacja międzypółkulowa u kobiet jest wyższa niż u mężczyzn. Kobiety mają mniej zlateralizowane mózgi niż mężczyźni. I to oczywiście jest dość istotne, z tym ludzie wiążą na przykład to, że kobiety mają tak samo zwykle większe
planum temporale tutaj i to znaczy, że kobiety mają większe zdolności werbalne niż mężczyźni. I rzeczywiście to amerykańskie badania, nigdzie nie znalazłem rzeczywistych prac, które by to potwierdzały, ale Amerykanie ogólnie twierdzą, że przeciętna mężczyzna wyrzuca z siebie w ciągu doby około 6 tysięcy słów, a kobieta 20 tysięcy słów. I jak tak zobaczymy, jak ludzie mówią, faceci mogą na przykład siedzieć koło siebie przy ognisku, przy piwie, siedzą i są kumplami, nie gadają, no fajnie, patrzą się. Kobiety jak siedzą przy sobie i nic nie mówią, no to jeżeli to nie jest na wykładzie akurat, nie, a czasami na wykładzie też gadają, prawda? Ale tak samo na przykład kwestia rozróżniania kolorów. Te nie rozróżniania kolorów. Mężczyzna i kobieta rozróżniają kolory tak samo. Natomiast nazywać dla mężczyzny wszystko pomiędzy seledynem a granatem to jest kolor niebieski, prawda? A dla kobiety to jest olbrzymia ilość. Mężczyźni w ogóle nie zwracają uwagi na kolory, prawda? To jedna z piękniejszych historii właśnie o facecie. Przychodzi żona do domu i wreszcie po godzinie na burmistrza mówi, zupełnie nie zauważyłeś, że zmieniłem kolor włosów. Mówi, o rzeczywiście śliczny, a jakie były poprzednio? Bo faceta to nie obchodzi po prostu. A więc dalej, prawda, te charaktery, różnice są zabawki, preferencja zabawek. Czy to jest uzależnione kulturowo? Oczywiście nam się wydaje, że tak, że my mówimy, tu się nie baw lalką, prawda, stary, tylko masz tutaj pistolecik. A tu z kolei znowu nie, no, no mała, no miseczka, no zabaw się w kucharkę, prawda? A tak jest, ale jak zobaczymy, co się dzieje u małp, to patrzymy, tutaj jest samiczka, samiec, korczkuda, tu coś mój komputer tutaj stary źle pokazywał i zamiast męskiego znaczka strzałka, które znaczy marca, to jest taki dzwoneczek, no ale widać, że tu są jakieś męskie elementy w tym, prawda? I z kolei, a żeński, nie wiem dlaczego wychodzi mi tak otwarta książka, ale też można się dopatrzyć elementu kobiecego, prawda? O, samczyk woli zabawki męskie, a samiczka kobiece, prawda? Tu właśnie były takie badania, prawda, że samczyk więcej czasu bawił się piłką, prawda, i samochodzikiem, prawda, a samiczka więcej czasu bawiła się właśnie jednak lalką czy czerwoną miską, prawda? A więc coś takiego jest już uwarunkowane przez ewolucję. To już w tej chwili jest dorosła, młoda saksofonistka, ale kiedy była mała i dostała właśnie ciężarówkę, to owinęła ciężarówkę w pieluszkę, zaczęła ją husiać i mówiła, że tutaj ciężaróweczko, nic się nie ma, śpi spokojnie, musia cię uratuje od złego, prawda? A więc coś takiego. Różnice oczywiście w behawiorze seksualnym są bardzo duże, prawda? Bo i to jest, tutaj akurat na przykład powiedzmy sobie o pornografii, prawda, że po pierwsze podniecać się można również wirtualnie wybranym partnerem, to jest ważne i dlatego pornografia, badanie pornografii nam dość, możemy badając tylko reakcje na obrazy pornograficzne, żeby o seksie, nie musimy zmuszać badanych od razu do tak ohydnych czynności, prawda, ale pytanie było, czy kobiety podniecają się obrazami seksualnymi podobnie jak mężczyźni, czy nie. Okazuje się, że oczywiście kobiety nie mniej niż mężczyźni są zainteresowane seksem, prawda? To zainteresowanie raczej wzrasta z wiekiem, prawda? I to można w ogóle tak, u kobiet jest trudno mierzyć stopień podniecenia, bo u mężczyzn po prostu zawsze miarą podniecenia jest przepływ krwi przez genitalia, tylko u mężczyzn to widać na oko, na dotyk, prawda, czy to jest, czy nie. U kobiet rzeczy są znacznie bardziej ukryte. No, oczywiście można być, to jest skomplikowane pletyzmografy, ale po co się bawić, każda doświadczona kobieta wie, jak mężczyzna reaguje. Natomiast z kobietami jest gorzej, zwłaszcza, że kobiety w ogóle, jeżeli chodzi o seks, bardzo często kłamią. I tu robiono takie bardzo ciekawe badania na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie pytano o różne rzeczy, między innymi o liczbę partnerów seksualnych, studentów i studentki. I odpowiedzi było tak, że studenci dawali zwykle dwukrotnie wyższą liczbę niż dziewczyny. I oczywiście, no tak, faceci się przechwalają, a dziewczyny ukrywają ze wstydu. No, i potem tę samą grupę zbadano jeszcze raz, ale podłączając te osoby do detektora kłamstwa. Prawdą mówiąc, ten detektor kłamstwa był nieczynny, ale mówiono badanym, że działa, prawda, i tak dalej.
No i oczywiście sądzono, że u chłopców ta liczba spadnie, a u dziewcząt wzrośnie do tego samego poziomu. Okazało się, że u chłopców liczba nie drgnęła, natomiast u dziewcząt doszła do poziomu chłopców. Także wszystko było dobrze, uczciwie, prawda, ale coś takiego. I teraz u kobiet obiektywna miara wobec tego zastosowano badania FNMR do przepływu krwi przez jamę brzuszną, konkretnie przez konary łechtaczki. Wtedy okazało się właśnie, pokazano taki ładny filmik przyrodniczy, nic nie jest. Potem nagle porno, bach, jak tutaj przyrasta ukrwienie na konarach, prawda, na konarach łechtaczki. Potem znowu wraca film nauczany i znowu nam klapie. Czyli tak samo jak u mężczyzn, tak samo i u kobiet są te zmiany, tylko że trudniej są do zbadania. Jak robiono te badania, to się okazało po pierwsze, że oczywiście te kobiety reagowały, ale co ciekawsze, silnie reagowały kobiety postmenopauzalne. Znowu, w starym piecu diabeł pali. Także jest dość prawdopodobne, że zwiększone zainteresowanie seksem osób postmenopauzalnych wynika tak samo z tego, że znika wtedy groźba zajścia w ciąży. Także o to oczywiście zależy od tego. Dobrze. Reakcje mózgu na pobudzenia seksualne to możemy badać. Widzimy, że ten cały mózg tak silnie reaguje, prawda? Oglądanie kopulacji u mężczyzn spowoduje większe pobudzenie aktywności jąder migdałowatych, podwzgórza, niż oglądanie par zachowujących je neutralnie, prawda? I teraz u mężczyzn jest to silniej niż u kobiet. U kobiety głównie pobudzenia są okolice kolorowe, co może mówić, że kobiety do seksu podchodzą bardziej w sposób kognitywny niż w sposób emocjonalny. Ale w każdym razie, tu ewidentnie widać, że te mózgi męskie mają znacznie więcej tych obszarów niż kobiety, ale kobiety tak samo działają. No i może nie będziemy, to jest jednak ciekawe, mianowicie, że aktywacja, prawda, związana z podnieceniem, prawda, także mówi się, że mężczyźni silniej działają, w porządku, ale u kobiet tak samo. A co jest ciekawe, to jest to, że są pewne obszary w mózgu, które silniej reagują na oglądaną pornografię niż u mózgu męskim. I to jest coś, co ja nazywam ośrodkiem wstydu. Otóż okazuje się, że normalnie u kobiet jest coś takiego, że jest wbudowany ośrodek hamujący pierwsze impulsy seksualne. To się zgadza z tym, co mówiliśmy na początku, że kobieta, że samica w ogóle musi rozważniej podchodzić do życia płciowego, bo to grozi jej wyborem niewłaściwego partnera. I żeby się zastanowić, to właśnie są te wbudowane mechanizmy. Ale pod wpływem długo oglądanych filmów pornograficznych ten ośrodek właśnie jest przyhamowany i to jest wskazówka na to, w jaki sposób, na co należy zapraszać do domu ewentualnie przyszłą partnerkę, prawda? Ale to też zwracam uwagę, że oglądanie pornografii tak samo jest stosowane na przykład przez terapeutów przy terapii grupowej czy przy terapii małżeńskiej, zwłaszcza grupowej, nie, przepraszam, to o czym innym, ale przy terapii małżeńskiej przy terapii małżeńskiej stosuje się właśnie między innymi oglądanie filmów, czy zaleca się wspólne oglądanie filmów pornograficznych. Samica jest aktywniejsza seksualnie, prawda? No bo jest zaprogramowana na maksymalną aktywność kopulacyjną. I teraz u samca jest coś takiego ciekawego, że jeżeli samiec się znajduje w klatce z receptywną samicą, tu zresztą muszę powiedzieć, że doświadczenia, te, jakie były dawniej prowadzone, były doświadczenia, które tak wskazywały na tak strasznie męski punkt widzenia, że nawet u ludzi takich jak mnie trochę się serce burzy, bo po prostu zupełnie zwracano uwagę na samicę i doświadczenia były robione tak, że brano kastrowaną samicę, szczykano hormonami, no i wtedy dopiero patrzano, jak samiec z nią kopuluje, prawda? I to taki jakby zupełnie nie zwracano uwagę na behawior seksualny samicy, co potem na szczęście zostało wytknięte. Ale to było dość ciekawe. Na początku to akurat są niekastrowane, to normalna para, na początku jest intensywna kopulacja, no a potem jesteśmy zmęczeni. No i no, normalnie każda nagroda naturalna ma wbudowane takie hamulce, żebyśmy sobie na śmierć się nie tego. W porządku. Ale i tak śpimy. Ale jak pochoduje się nowa samica, do ataku, prawda? Nowa samica, w porządku.
A, znowu śpimy. Jeszcze nowa samica? Buch! Jeszcze, aż w końcu już padam, bo już sobie nie daję rady. Ale proszę zauważyć, ta rzecz, ten efekt, prawda, efekt kulidża jest biologicznie bardzo istotny. Nazwa sama to jest akurat pręt kulidż, pręt Stanów Zjednoczonych, bardzo znany z tego, że był niesłychanie małomówny. Jedna z ich anegdotek było, że któraś z amerykańskich pisarek założyła się z koleżankami, że wymusi od prezydenta więcej niż 3 słowa i powiedziała mu o tym, że moja, I bet that you will talk with me more than 3 words. A on powiedział tylko, you lost. Także, ale ona się powiem zemściła, bo jak Kulisz umarł, to ona powiedziała, skąd wiadomo, przecież tak nigdy nic nie mówi. Także, ale w każdym razie, to była anegdotka, mówiła, że właśnie, bo bardzo Grace Kulisz, ona była bardzo, bardzo lubiana, taka, to była taka feministyczna pierwsza lady i kiedyś zwiedzali razem fermę kurzą, też nie razem, tylko osobno, ale w tym samym czasie. No i przewodnik Grace Kulisz była zaniepokojona, dlaczego tak, że na jedną klatkę z 20 kurami trzeba tylko jeden kogut, no to ten pan powiedział przewodnik, ale proszę pani, przecież ten kogut jest spokojnie, z tymi 20 da radę. To proszę być panu prezydentowi, powiedziała pani Kulisz, no to on powiedział, to ciekawe, a ten kogut 20 razy ciągle z tą samą kurą, no nie, no pani prezydent, to powie powiedzieć pani z prezydentowej. No i rzeczywiście ten efekt kulidża, czyli usunięcie zmęczenia seksualnego przez zmianę partnerki, jest bardzo dobrze widoczny. Tu jest szczur, odległość czasu do ejakulacji u szczurów, dla karmy jest nowa partnerka, bach, szybko idzie, a ta sama coraz gorzej, coraz wolniej. To jest doświadczenie, które każdy może przeprowadzić w domu, jeżeli się zdecyduje na dzielenie szczęścia z przyjaciółką, prawda? Ewidentnie widać, że efekt. Także nie zachęcam do eksperymentów, ale dla te osoby, które mają duszę eksplorera, dobrze. A ten spadek zainteresowania obecną partnerką, prawda, żywe zainteresowanie nową partnerką, prawda, u wszystkich ssaków występuje. Dlaczego zmieniam tę kobietę na tą? Bo ta jest nowa po prostu. To jest jedyna historia. Także ten efekt kulidża jest jeszcze nowy. To jest typowe zachowanie męskie związane z efektem kulidża. I po prostu pani, nie denerwujcie się, a właśnie panowie, nie denerwujcie się na innych panów, że gapią się za babami, czy też nie denerwuje się pani na własnych mężów. Faceci zawsze gapią się za babami, tylko wasza sprawa, żeby to was nie kosztowało pieniędzy albo jakichś takich innych historii. Dobrze. Zdrowotne korzyści z seksu, jeszcze żeby powiedzieć, to w tradycji w ogóle wielu kultur, to seks jest uważany za rzecz niedobrą, męczącą, zwłaszcza seks męski. Uważa się na przykład trwonienie sił życiowych, chrońmy nasienie, to zwłaszcza w kulturach Dalekiego Wschodu, w chińskiej zwłaszcza, prawda? W chrześcijaństwie wstrzemięźliwość zawsze też była wysoko ceniona. Dziewictwo, prawda, chociaż przypadłość uleczalna, ale dopóki się dało utrzymać, to było właśnie też wysoko cenione, prawda? I ta idea, że wstrzemięźliwość płciowa zwiększa młodość i wigor seksualny, doprowadzi do tego, że na przełomie XIX i XX wieku Eugen Steinach, on w ogóle przeprowadzał wazektomię mężczyzn po to, żeby uniknąć straty nasienia i to miało dać właśnie tego rodzaju obezpłodnienie, miało dać właśnie dobre wyniki, prawda? Tymczasem w tej chwili, ukazała, to jest ciekawa praca, ja polecam właśnie to w Journal of Sexual Medicine już sprzed 6 lat, właściwie 7, prawda? Is sex just fun? Nie, nieprawda. U mężczyzn wiadomo, że seks podnosi poziom testosteronu, zmniejsza ryzyko śmierci. Oczywiście nie całkowite, bo ryzyko śmierci normalnie to jest 100% dla każdego, niezależnie od trybu życia, ale ryzyko śmierci w ciągu najbliższego roku, to jest dość istotne, prawda? I zmniejsza ryzyko raka prostaty. Natomiast u kobiet seks podnosi sprawność fizyczną i umysłową, ma działanie przeciwdepresyjne, zapobiega zmianom w narządach rodnych i poprawia kompetencje immunologiczne. Także to jest bardzo, bardzo istotne, prawda? Orgazm inaczej wpływa na mężczyzn, inaczej na kobiety. U kobiety mamy aktywację psychiczną i fizyczną i poprawa funkcji kognitywnych, a u mężczyzn wyczerpanie fizyczne i senność. A to właśnie coś temu. To nie jest
biologicznie zła rzecz. Myśmy nie mieli czasu o tym powiedzieć, ale płeć męska to jest płeć na rozkosz. Mężczyźni powinni bronić kobiety, a w tym wypadku, tak, dlaczego to jest? Powiedz, dwie zebry, czy dwa konie kopulują. Nagle pojawia się pantera. Odskakują się i gonią. No facet jest zmęczony. Stanowi przynętę i oczywiście jego łapie drapieżca. Samica, zwłaszcza zaplemniona, jest znacznie cenniejsza biologicznie i ona ucieka. Prawda? Facet oddaje własne ciało, prawda, żeby chronić potomstwo. Podobnie jak samiec modliszki, który pozwala, żeby mu odgryźć głowę. Natomiast u kobiety wprost przeciwnie. U kobiety orgazm, prawda, który ma uzyskać w dowolnym spojrzeniu, ja zawsze studentkom, że mój pamiętaj, przed egzaminem zawsze jest dobry orgazm. Obojętnie jak to uzyskacie, bo są różne metody, naprawdę to pomaga. I to trenerzy sportowi w NLD zauważyli, że seks ma dobroczynny wpływ na wyniki kobiet. Prawda? I proszę zobaczyć, jak jej trenerem jest ojciec, to akurat jest przykład jednej z polskich tenisistek, ta przez cały czas miała wyniki raczej mierne, prawda? Zmieniła na nowego trenera, kurczę blade, coraz lepiej, prawda? Jeszcze nowy trener, jeszcze lepiej. W tej chwili będzie walczyła z Serena Williams, prawda? Ja nic nie mówię, nic nie sugeruję, ale wygląda na to, że dobrze. Stres, a płeć to już może, bo teraz już mówimy, dużo rzeczy mówimy może. Chcę tylko powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, ostry stres powoduje, że lepiej się zachowuje męski hipokamp niż żeński. Męski hipokamp się lepiej reaguje, przerastają kolce synaptyczne, mężczyzna jest stworzony do walki, mężczyzna jest bojownikiem. Natomiast przy przewlekłym stresie jest coś innego. To było takie doświadczenie, że tutaj w ogóle były mózgi traktowane, prawda, był chroniczny stres i potem robiono uszkodzenie podając kwas kalinowy i okazało się, że ten kwas kalinowy u uprzednio stresowanych samców podał olbrzymie uszkodzenia, u samic nie. Kobieta jest lepiej przystosowana do znoszenia chronicznego stresu. O agresji i seksie to po prostu chodzi głównie o to, że to jest obrona potomstwa, prawda? I samice są szczególnie agresywne. Dwie rzeczy. Walka o partnera, są mężczyźni też, walczenie o partnera, ta walka nie ma na celu zabicie przeciwnika, ale wyeliminowanie. Ale walka w obronie potomstwa to jest coś ciekawego, bo to jest połączenie empatii i agresywności. Bardzo taka wybuchowa mieszaninka. Ale proszę bardzo, każdy miał psa czy kota, to wie, jak to się oszczeni czy okoci, tam rękę wsadzać, to nawet pani nie bardzo może, a już ktokolwiek inny naraża się na pogryzienie, podrapanie. Matka, która będzie broniła córki, prawda? Agresja, oczywiście, są jako kara cielesna, bardzo często mówię to dla dobra dziecka, prawda? Biję cię dlatego, bo cię kocham, to jest dla jej dobra. To potem łatwo to przechodzi po prostu w tortury w domu i tak dalej. Tę agresję w celach wychowawczych należy ograniczyć do minimum. Agresja w walce o samice, no to właśnie to zwierzęta różne. Tu mamy zebry, tu mamy orły, tu mamy owady. Wszystkie te, prawda? Przy rywalizacji zazwyczaj chodzi tylko o to, żeby przegnać samca, ale żeby on sobie dalej mógł robić. U człowieka było trochę gorzej i pojedynki u człowieka kończyły się śmiercią, prawda? One były od dawna, prawda? Tu mamy nowoczesne, prawda, i tak dalej. Ale to jest ciekawe, że ekspresja agresji obu płci jest różna, tej agresji takiej nieobecnej. Tu są akurat tej, chłopcy się biją, tu chłopcy się leją, to tu trzymają drzwi, żeby nauczyciel nie wszedł i przyszedł. Chłopcy się biją, jak się wściekli, po czym się godzą. Dają sobie porazu i w porządku, mogą dać dalej przyjaciółmi. Zupełnie inaczej dziewczyny. Dziewczyny, ich agresja polega na tym, żeby obniżyć pozycję społeczną rywalki. A ty wiesz, jaka ona jest, a ty plera, z kim było. No każdy, kto oglądał Pannę Nikt, to wie, że to jest ten typ agresji, który może doprowadzić do samobójstwa. Oczywiście w tej chwili dziewczyny się też leją jak chłopaki. To nie jest tak źle, często są szefami gangów. No dobrze, niedobrze. Dobrze. Inne starzenie, o czym powiedziałem właśnie, że mózg kobiecy starzeje się wolniej, chociaż startuje z gorszego poziomu, dlatego bo to jest mniejsza liczba neuronów. I dlatego przy choroby neurodegeneracyjne gorzej wpływają na kobiety. Dlatego jest częściej to na przykład choroba Alzheimera, częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Ale to też było dość ciekawe, mianowicie to Chan Palay mówiła, taka świetna pani od geriatrii, a kiedyś chyba trzecie miejsce na olimpiadzie w pływaniu na olimpiadzie w Rzymie. Otóż ona zauważyła,
że zwykle kobieta potrafi się świetnie opiekować troszeczkę przygłupiałym mężem. Po prostu tego, no to co dziadzio ma sklerozy, to co się mu damy, tego w porządku. I zwykle facet spokojnie potem umiera gdzieś, prawda, otoczony miłością żony tego. Facet, jeżeli żona wykazuje jakieś poważne defekty kognitywne, jest przerażony, nie bardzo umie co robić, wobec tego dzwoni do lekarza. Lekarz rozpoznaje otępienie i kobieta trafia do szpitala i do statystyki, prawda? Także bardzo wielu mężczyzn może po prostu umierać sobie, wamy otępienia, kompletnie nie zauważyć. Ale tu na przykład widzimy, że to jest, akurat to jest nie tylko, ale było aż 100%, są uniwersytety trzeciego wieku. Głównie panie. No i niestety właśnie to chcę powiedzieć, że są te mniejsze rezerwy, prawda? I dlatego są te kłopoty z otępieniami, ale co? No i wreszcie, jak już zupełnie kończymy, to jest takie pytanie, to pewnie Państwo to też znają, ale ja bardzo lubię te slajdy. Czy szczęście kobiety i mężczyzny zależy od tego samego? No nie, no. Mózg, tak jak coś podsumujemy, to mózg męski jest głównie nastawiony na seks, to jest podstawa, ale jest kilka innych rzeczy, ale one zwykle służą seksowi, prawda? Oczywiście ośrodek gapienia się wkroczy, dość silnie rozwinięty, bardzo dużo. Ryzykowne przedsięwzięcia, tak, bo to jest ważne, prawda? Grzebanie w silniku to raczej, żeby tego, ale na przykład wykrętne odpowiedzi, szalenie istotne, prawda? Zakres uwagi niewielki. Obszar unikania pytań, o, ja sam to stosuję. Co jest u kobiet? Zupełnie coś innego. Po pierwsze, nie wiadomo dlaczego buty odgrywają tak istotną rolę, ale faktem jest, że prawie każda kobieta ma więcej butów niż potrzebuje, a kobieta ma za dużo butów. Oczywiście generator bólu głowy to służy do zahamowania seksu. Z tych różnych innych rzeczy chciałem zwrócić uwagę na pamiętanie o rocznicach ślubów, imieninach i tak dalej. Kobiety mają znacznie lepszą pamięć. Mężczyzna zwykle już obrażona żona przypomina o trzeciej rocznicy ślubu. Natomiast jeżeli kobieta zapomina o 27 rocznicy ślubu, to powinna pójść do neurologa, żeby zobaczyć złagodne otępienie poznawcze, czy też początek choroby Alzheimera. No i teraz to jest druga taka historia, która pokazuje, jak pewne zadanie robi mężczyzna, no w prosty sposób, prawda? Idzie kupić spodnie. Jak wygląda rola kobiety? Wchodzi. No. W końcu kupuje te spodnie. Jak wyglądają efekty? Mężczyzna za 200 zł kupił spodnie w 12 minut i wychodzi z galerii. Kobieta wydała trochę więcej, prawda? No i straciła też ponad 3 godziny czasu. No więc z punktu widzenia mężczyzny, pach, wszystko no jasne, że mężczyzna jest lepszy prawie niż kobieta. Ale kobieta, jak kobieta myśli, nie, kobieta inaczej. Koszt mężczyzny na minutę to jest 16 zł i 60 groszy, a koszt kobiety 13 zł tylko. Wobec tego wniosek jest taki, że gdyby kobiety miały tyle co mężczyźni, to by zaoszczędziły jeszcze, prawda, pieniędzy. Wobec tego zaoszczędziły 717 zł akuratnie na dobre buty, prawda? Na bardzo dobre buty. No i teraz ja sądzę, że mógłbym jeszcze mówić dalej, ale sądzę, że część Państwa stoi, część zmęczona. Także już może chyba na tym skończymy, prawda? I chyba Państwu, chyba że Państwo bardzo chcą, że nie chcą. Dziękuję bardzo.